Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracam do Stray u mnie na kanale. Jesteśmy w kanałach i no cóż, próbujemy się przedostać. Kotek pięknie leży, ponieważ zostawiłem pada troszeczkę bez ruchu. Bardzo urocze zwierzę. I dobra, teraz musimy... Z jednej strony wiem, że jak tylko klikniemy ten komputer, musimy zsynchronizować te dwa ekrany ze sobą, to zerki ruszą na nas bez litości. A, pięknie, utopiłem go. Cudownie. Tak, zerki ruszą na nas bez litości, ale może nim aktywujemy to, to przygotujemy sobie trasę, którą przebiegniemy, bo będzie ich tutaj sporo. A jeśli będziemy się zatrzymywać, żeby mijać jaja, albo się zatrzymywać, albo stanie się coś takiego, to będzie niewesoło. To be fair, tutaj akurat to jest takie bardzo niewesołe, aby się nad tym zastanowić, ponieważ te całe oświetlanie zerków jest, nie wiem, jedyną formą w cudzysłowie walki w tej grze. Jest to bardzo krótki segment, jakby jak wyjdziemy z kanałów, to już nigdy więcej tego nie użyjemy. Ale mam wrażenie, że nie jest to super fajnie zrobione. Jakby ta bateria napełnia się cholernie szybko i nawet jeśli dajecie, wiecie, klikacie to jakby rytmicznie, a nie wiecie, trzymacie przez cały czas, to i tak ona, nie wiem, napełnia się coraz szybciej, więc nie wiem, nie czuję tego. Więc pod tym względem, no, mogli to jakoś inaczej, może dać minimalnie dłuższą tą baterię, może sprawić, żeby sterowanie tym było bardziej, nie wiem, snappy, powiedzmy. Dobra. Sam nie do końca wiem, co bym tutaj zmienił, ale definitywnie mogłoby być to lepiej zrobione. Dobra, teraz mamy oczyszczoną trasę. Niestety plansza jest tak ułożona, że musimy obiec całość i dopiero dobiec do tamtych beczek. Dobra. I robimy to, co robimy zazwyczaj, czyli zostawiamy B12 i ruszamy od razu, dobra. Wymijamy... Dobra. Skoczne gnoje. Dobra. Mamy to. Hop, hop i hop. Przygotowanie było kluczem do sukcesu. One na szczęście nie są dość szybkie, ani zręczne, by przeskoczyć po beczkach. I'm out. Nigdy bym nie podejrzewał, że taka gra zabierze mnie w tego typu miejsce. O. Hive mind. To jest moment, którego osobiście nie lubię. Ponieważ B12, będąc jedyną obroną tego kota przed zerkami, stwierdził, okej, pójdę popatrzeć sobie w ścianę, niech zeżrą mojego przyjaciela. Jesteś gównianym przyjacielem B12. Niestety muszę to powiedzieć. Kotek jest lepszym przyjacielem niż ty, bo od razu złapał go też przy okazji, mimo tego, że jego bateria padła. I tak, to jest dosłownie ostatni moment jakby użycia refluksora w tej grze. Tak więc... pomysł Doka... Web może powinien go jeszcze trochę dopracować. Muszę przyznać, że jak na sytuację życia i śmierci, ten kotek i tak nie biegnie zbyt szybko. Oj.
To jest bardziej jakby leniwy bieg przez dom, kiedy może człowiek go zawoła, aniżeli sytuacja życia i śmierci. Ostre skręty, dobra. Nawet nie wiem, czemu ta brama się zamyka. Nawet nie będę tego kwestionował. Jestem po prostu za to wdzięczny. Wstawaj. Wake up. Było ciemno, byłem sam. Wiem, ja też. Też byłem sam w otoczeniu mięsnych potworów. Jakby świetnie, że myślisz tylko o sobie. Jestem kotem. Miałem wrażenie, że znów jestem w sieci. Ale ty mnie ocaliłeś, dziękuję przyjacielu. No, chciałbym, żebyś zrobił to samo dla mnie. Mój rdzeń źle znosi zaczerpnięcie tak wielkiej mocy. Defluxor jest zniszczony, musimy być ostrożni. Jej. No. Jak na dzieło życia Doka, no to nie popisał się z tym definitywnie. Ale teraz już chyba dosyć tych momentów akcji, bo dochodzimy do... O Jezu, ale obleśna ta woda. Biedne kocie łapki. Bo dochodzimy do kolejnej sekcji miejskiej. Tym razem nieco mniejszej niż slumsy na początku. O, widzicie, jest znak nieznajomych. Jap, jesteśmy na miejscu. Hello! Przybysz z kanałów, nie widzieliśmy żadnego z was od wieków. To ty skontaktowałeś się z nami wcześniej, mały nieznajomy. Nieznajomy z Baltazar czeka na ciebie, właśnie medytuje na szczycie wioski. Jap. Mrowioska. To nie będzie aż tak duży obszar jak właśnie slumsy. Raczej nie spędzimy tutaj aż takiej ilości czasu. Ta maszyna. Używał taki naukowiec, którym asystowałem. Był chory. To była jego ostatnia nadzieja. Wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim. Byłem sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesyłania danych coś poszło nie tak. Utknął setki lat. Aż pojawił się mały kot. O mój Boże. Co, czy więc to byłem ja? Ja byłem naukowcem? Byłem kiedyś człowiekiem. Ja potrzebuję chwili. To trochę do kitu, ponieważ to ty jesteś naszym tłumaczem. Więc tak, to jest to, co widzieliśmy na początku w laboratorium, gdzie znaleźliśmy B12. Mieliśmy taką trumnę, taką pokrywę podpiętą do ciała robota. Ale coś poszło nie tak. Robot był martwy. O, teraz możemy zrobić to, by the way. Sorry. I coś poszło nie tak. I najwidoczniej świadomość osoby z tej komory została uwięziona w... pomiędzy. Utknęła w kablu, w cudzysłowie. Więc tak, dopiero kiedy my przyszliśmy i dokończyliśmy proces, to nasz przyjaciel naukowiec mógł trafić. Wybacz, ja... O mój Boże, chciałem coś zrobić, ale B12 ma teraz swój moment. Będę musiał przyjść tutaj ponownie. Tak, dopiero kiedy my przyszliśmy, aktywowaliśmy proces, to został on dokończony, ale nie do ciała robota, a do ciała... nie do ciała robota, wiecie, towarzysza humanoidalnego robota, jak reszta w tej grze, a do małego ciała drona B12. Ej, jeszcze sobie to wszystko pozwiedzamy, kiedy będziemy mogli już rozmawiać, bo póki co B12 odmawia tłumaczenia nam linijek. No właśnie. O czym jeszcze zapomniałem? Musiałem mieć rodziców, jakichś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi?
Chciałem otworzyć miasto, ale czy zostało tam w ogóle coś do ocalenia? Czy został ktoś do ocalenia? Czy ty już skończyłeś swojego focha? Nie? Chyba póki co nie. Chyba nie skończył swojego focha. Okej, okay, może nie. Co takiego? Dokładnie. Hej, nie wiesz, że nie należy przerywać transcendentalnej medytacji? O, to ty. Byłeś wraz z Momo, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie poznać, mały nieznajomy. Momo i Doc są ci znani, a więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśl o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został w slumsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazł się Doc. No a Clementine jest teraz w śródmieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planowała opuścić miasto. Proszę, to dla ciebie. Zapisaj mi adres na odwrocie zdjęcia. Okej. Okay. Aby dostać się do śródmiasta, musisz spiąć na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie zwinnego jak ty nie będzie to żaden problem. Jeśli uda ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, który tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go. Wierzę w ciebie. To jest taki dziwny moment. Jakby bardzo lubię tą grę, twierdzę, że dużo więcej tutaj w tej grze do perfekcji nie potrzeba, ale ten moment jest taki dziwny. Wchodzimy do tej wioski, znajdujemy z Baltazara jakby w ułamek sekundy. On nam mówi, no spoko, wyjście jest na górze, poradzisz sobie, strzała. I nie mamy żadnego wyjaśnienia na temat tego, że on podłączył się do tych monitorów i jego jaźń jest teraz w komputerze, czy coś takiego. Nic. Nul. Wybacz, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie, a tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróciło do mnie tak wiele wspomnień, jak wiele zapomniałem. Może jeśli odejdziemy Clementine, zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej od towarzyszy lub iść dalej naprzód do śródmiasta. Odnajdź Clementine. Dobra. Póki co jej zdjęcie nie będzie nam przydatne, bo no, nie ta lokacja. Kojący szum spadających śmieci, lśniące wodospady, żadnych zagrożeń. To wspaniałe miejsce do pracy nad moją poezją. Proszę posłuchaj. Wielki betonie, jesteś mym łonem. Czy schronisz mnie także wtedy, gdy skonam? Czy to nie jest aż nazbyt ponure? To było bardzo ponure i bardzo słabe. Nie bawiłem się dobrze. Stary, zmień hobby, nie nadajesz się do tej roboty. Teraz ogólnie tak. Chyba tu było coś z tego, co pamiętam, prawda? A jest tutaj bar, kolejny bar. Roboty uwielbiałem te bary. To jedzenie jest naprawdę paskudne, ale nic innego tu nie ma. Będę musiał odkręcić przedni panel, jeśli będę dalej jadł te śmieci. Ma ramen z kabli i ramu. Ramen z ramu. Fajny cylinder. Czym ty jesteś? Niko, nazywam mnie blaszanym kucharzem, bo specjalizuję się w upcyklingu resztek. Dzisiejsze danie to ramen J42 wraz z moim sekretnym składnikiem. Czy sekretny składnik to błoto? Wygląda, jakby to było błoto. A, podrapię ci twój karton, ok? Podrapany. To mój znak, byłem tutaj. Dobra, tutaj mamy kwiatek. One będą miały znaczenie za chwilę. W sensie jest tutaj side quest, który możemy wykonać. Jeszcze tylko muszę przypomnieć sobie, gdzie jest ten side quest. Tu już chyba wyżej nikt nie mieszka. A może mieszka? Zobaczmy. O, jest ona właśnie, jej szukałem.
Hej koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Clementine nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? W poprzednim rozdziale dostaliśmy informację, że to ludzie was tego nauczyli, ale okej. Mam ogromną kolekcję. Chcesz zobaczyć? Ciężko mi je na kilku kolorów. Szukam żółtej rośliny, czerwonej rośliny, i ma się rozumieć fioletowej. Gdyby ktoś mały i zwinny mógł mi je dostarczyć, akurat już mam żółtą, proszę bardzo. Uwielbiam ten kolor, dzięki koleżko. Możesz przynieść mi resztę? Bardzo proszę. I tak, jedna z roślin jest tam, gdzie byliśmy wcześniej. Nudzę się. Ciocia Clementine prowadziła tu kiedyś zajęcia, nauczyła nas mnóstwo ekstra rzeczy. Krowy wróciły. Krowy tu są. Zjedziemy sobie niżej w wiaderku, bo jesteśmy kotem. Dobra. Teraz wypadałoby zacząć w sumie od samego dołu. Ponieważ przez nieobecność B12 nie byliśmy i tak w stanie... O, mam huśtawkę! W stanie sobie porozmawiać. Możemy się tutaj położyć do snu. Co jest super urocze i to kocham. Ogólnie jeśli kogoś to interesuje, jesteśmy już zdecydowanie ponad połowie tej gry. Nagła muzyka. Skrzyżmy nagłą muzykę, bo jesteśmy kotem. Dobra. Jest to urocze, ale nie ma co niestety tracić czasu. Przy graniu osobistym człowiek może sobie patrzeć, ile ten kotek śpi, ile dusza zapragnie. Ile tylko potrzeba mu do ukojenia. Ale, no cóż, w Zagrajmy nie mamy tego luksusu. O, witaj, od dawna nie mieliśmy tu żadnych gości, z wyjątkiem tych przeklętów zerków, ma się rozumieć. Wyobraź sobie, co było, gdybyśmy mogli wykorzystać ich moc. Moglibyśmy biegać w kółkach, mogłyby biegać w kółkach czy czymś podobnym. Co za zmarnowany potencjał. Ten człowiek dobrze kombinuje, w sensie ten robot. Jak dorosnę chcę być zupełnie jak ciocia Clementine. Chcę eksplorować tak jak ona, ale dorośli zabronili nam opuszczać mrowioskę. Jak działa u was dorastanie, ziomeczki? Tak, just pytam, jakby... Nie wydajecie się mieć opcji dorastania, ale jednak... Elektryczne wzórki wszędzie. Okej, okay, pozwólmy Isaacowi spać. O, wspomnienie. Ten język, towarzysze sami go opracowali, to imponujące. Pamiętam, jak miało to miejsce, byłem wtedy w sieci. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie komunikacja zaczęła być przekształcona na te symbole. Tak długo byłem uwięziony samotnie wewnątrz komputera. Przetłumaczyłem więc każde słowo, każdy symbol, aż byłem w stanie w końcu zrozumieć. Teraz jestem wolny i rozumiem ich mowę, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia. Jestem pod wrażeniem, nie opuściliśmy żadnego wspomnienia póki co. Naprawdę imponujące. Na pewno zostanie wielką artystką, albo będzie pisać współczesne gry, bo póki co gry większe się to robią. Gdyby mogła ćwiczyć tylko gdzie indziej. Uwielbiam zapach świeżej farby. Przypomina mi o... Ach, chwila, w ogóle nic nie czuję, jakie to jest smutne. O nie! Czekaj, pomogę ci. Chcesz farbę? Oto i farba. I więcej farby. Hell yeah. Pięknie. Robot dostał, ale nie ma z tym żadnego problemu. Czy wiesz, że istnieje ponad 900 odcieni białej farby? Nie mów tego nikomu, ale opracuję mój własny odcień. Nazywam go śmieciowy brąz. Śmieciowy brąz nie brzmi jak odcień białego. Nie jestem ekspertem, ale... Dobra, teraz możemy iść zgarnąć. O! My job here is done. A, jeszcze te ziomeczki. Statystycznie powinien był wygrać sobie 8 razy. 9536 wygranych gier do 6. Nie mów nikomu, ale naprawdę zaprogramowano mnie do wygrywania w tej grze. Ha! Kotek w wiaderku.
i mamy czerwony kwiatek. Dawno temu byłem robotem hotelowym, ale przekwalifikowałem się na poszukiwacza skarbów. Nie daj się zwieść, to tylko tak brzmi. Bywa, że jest ciężko i brutalnie. Spójrz tylko na tę rękę, co znalazłem. Biedaczysko nie spoczywa w pokoju. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. To brzmi jak tekst handlarza ze Skyrima. Some will call them trash, I will call them treasures. Czy jak to tam leciało? No dobra. Hoho. I teraz pytanie za 200 punktów. Gdzie jest fioletowa roślina? A, Isaac dalej spalony, cudownie. Albo po prostu śpi. O, widzę fioletową roślinę. Przynajmniej zwrócenie uwagi na śpiącego Isaaca zwróciło też moją uwagę na to fioletowe drzewo. Obejdziemy sobie jeszcze tą wioskę, ale wydaje mi się, iż może już być nic tu nie być. Musimy tylko teraz oddać pani kwiatki. Baltazar jest dalej jakby wyłączony, w sensie jest częścią większej całości. Tak, chyba nic więcej tutaj nie ma. No dobra, to lecimy do kwieciarki. Chyba, że coś tutaj jest? Zerknijmy. Nope, nie wygląda na to. Jak mówię, byłoby super dojść. O, dobra, tak, spoko. Czerwona. O, wow, ale cudo, dziękuję. Możesz przynieść mi resztę, bardzo proszę. O, pojawiły się w ogóle. Och, słyszałam, że to rzadka roślina, wielkie dzięki. Udało ci się wszystkie znaleźć, bardzo dziękuję. W nagrodę mam dla ciebie odznakę. I mam odznaka roślinna. Wygląda rewelacyjnie, uważaj się, przyjacielu. I tak, nasz mały plecaczek ma już dwie odznaki. Dobra, i teraz możemy śmigać dalej do fabuły. To bardzo dziwny mały rozdział w tej wiosce. Zwłaszcza, wiecie, po tym jak slumsy miały taki fajny ogrom wokół siebie, gdzie mogliśmy naprawdę poczuć, jak te roboty sobie tam żyją, funkcjonują i nie wiem, zaciągnąć się tym powietrzem, że tak powiem. A tutaj, no tak wiecie, przechodzimy. No dobra. I to jest nasza droga. W zależności jak mi dzisiaj pójdzie, być może dokończę tę serię. Kto wie. A jeśli nie teraz, to na pewno przy kolejnym rzucie nagrań. Dobra. No, mam brakujący slot. Ja się... Slot z brakującym czymś, to jest właściwie już stwierdzenie. Jak on fajnie tupta, jak chodzi. Jest taki uroczy. Spójrz, to stacja metra. Zupełnie zapomniałem, że taki środek transportu w ogóle kiedyś istniał. Można było dostać się w ten sposób w każdy zakątek miasta. Ludzie jeździli metrem do pracy, ja też. Każdego poranka, po tym jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam, robiłem to dla nich, ale oni przepadli. To było tak dawno temu. Chcieli zobaczyć, jak jest na zewnątrz. Czy teraz w ogóle ma to jakieś znaczenie? Co się z nimi, co się stało ze wszystkimi?
W ogóle bardzo lubię, jak widać, jak kotek oddycha. Widzicie? Boczek, gdzie jest przyklejona odznaka. Jak się powiększa i pomniejsza. Mały, fajny szczegół. Tak czy siak, zbliżamy się do śródmiasta. Znaleźliśmy tą Clementine. Mamy jej zdjęcie, możemy pokazać tutejszym towarzyszom. Być może wskażą nam drogę. Jap. I teraz najdłuższy rozdział przed nami. Najbardziej otwarty również rozdział, jakby nie patrzeć. Właśnie, śródmiasto. Bardzo lubię ten efekt podłogi. Metro jest zamknięte z powodu pandemii. Prosimy nie wchodzić. Każde naruszenie za to będzie skutkować wyrokiem więzienia. Tak wiele tu książek. Dziedzictwo testu Turinga. Etyka sztucznej inteligencji. Rozpoznanie któregoś z tych tytułów. Czyżbym posiadał jakąś bibliotekę? Pamiętam, że nic nie dorównywało zapowi książek i przewracaniu kartek. To uczucie było takie przyjemne. Czas spędzony z książką był niczym czas spędzony z inną osobą. To jest właśnie to, co mówiłem gdzieś tam na początku na temat B12, że jakby... I też to, co mówiłem na temat tej gry na samym początku. To jest ten moment, kiedy na moje gra za bardzo się stara. Jakby sytuacja jest bardzo klarowna i nie... Ja osobiście nie potrzebuję, żeby gra robiła mi tutaj jeszcze dodatkową, wiecie... melancholię na temat przetrwania ludzi, czy tego, co było kiedyś, jak tego brakuje. Mam wrażenie, że tego nie potrzebuję. Sytuacja jest dla mnie już dosyć jakby melancholijna sama w sobie. Jakby mamy ewidentnie scenariusz, gdzie ludzkość wyginęła i roboty przejęły ich rolę i jakoś dają radę, ale też są na skraju wyginięcia przez coś, co pozostawili ludzie. To jest już dość poważna sytuacja. Nie potrzebuję głosu, który szepta mi cały czas do ucha: oj, kiedyś to było, pamiętam przewracanie książek, to było urocze i miałem rodzinę i pracowałem dla nich i zdążyłem o tym zapomnieć, ale teraz ich pamiętam, ach, jest mi tak źle. To już wiecie, to jest ten za bardzo się starasz, gro, za bardzo się starasz. Okej, okay, Ledok nie ma dla nas informacji, wyłączymy muzę. Nie zasługuje na nią. Wow. Okej. Okay. Dorwali zbira, widzę. Poszukiwana. Clementine Monciwoda, nieznajoma, rebeliantka. Prosimy o zgłoszenie w przypadku spotkania. To nie wygląda dobrze. Piąty raz już ci powtarzam, Josh, nie możesz tak biegać, to niebezpieczne. Ej, to mały robot w ogóle. Ej, pierwszy raz jest taki robota, jest taki puszysty. Czy nie mogę grać z małym robotem? Nie, mały robot nie ma prawa głosu. Proszę podać swoją tożsamość. Współpracuj, albo przeniesiemy cię do aresztu i zresetujemy. Proszę, daj mi spokój, to nie mnie szukasz. Jeśli szukasz Clementine, na pewno ukrywa się w rezydencji. Widzę, że władza ma się tutaj silnie. I tak, by the way, pamiętacie to, co mówiłem, kiedy byliśmy w slumsach? Na dole są właśnie slumsy, widać charakterystyczny zielony neon nawet. I tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie mówiłem, gdzie mamy właśnie to zielonkawe oświetlenie, to jest... szczyt windy de facto. Tak więc tak. To jest właśnie to, co mówiłem na temat tego świata. On jest pięknie jakby zamknięty w sobie. Jest taki jakby ciasny. Widzicie, tam jest na przykład budynek z anteną, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie kładliśmy nadajnik. Tak więc to jest całkiem fantastyczne. Podoba mi się to. To jest bardzo, bardzo klimatyczne tworzenie świata dla mnie. Słyszysz ten hałas z dołu? To odpływ, to przepływ. To miasto mnie prześladuje, drwi sobie ze mnie. A mogę się otrzeć o jego nogę? Mogę! O, nie podobało ci się, nie jest... O! Zwątpił.
Okej, to fajne przejście, ale czemu ono służy? I tak, to jest właśnie największa dzielnica, Śródmieście, Śródmiasto. I tutaj jest największa szansa na przegapienie większości rzeczy, bo jesteśmy bardzo małym kotem, miasto jest bardzo duże i bardzo wiele rzeczy jest za bardzo konkretnymi drogami, do których by się dostać, musimy klikać X w bardzo konkretnych miejscach. Podrapię ci kanapę, od tego zacznijmy. Kot musi kocić, prawda? Co czytasz, panie kolego? Jestem kotem, jestem zainteresowany. How to be a ninja? How to be a ninja? O Jezu. Przemyśl to, jeśli zastąpię ramieniem robotycznym, a następnego dnia związek z drugim ramieniem, a związek z korpusem i tak dalej, zastępuję wszystkie elementy, po czym zaktualizuję swoje oprogramowanie. Znaczy, będę tym samym robotem, którym rozmawiasz teraz. Bardzo filozoficzne. Bardzo. Wybacz, zrzucam ci sprzęt komputerowy, który patrząc po tym, że jesteś robotem, pewnie jest niezbędny do przeżycia. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy i w kolejnym odcinku będziemy biegać po Śródmieściu i nie zdziwię się, jeśli to będzie cały kolejny odcinek, ponieważ jest tutaj naprawdę dużo do zwiedzania. A też chcę pokazać jak najwięcej tej gry, bo zbliżamy się do końca wielkimi krokami, tak więc no. Tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, trzymajcie plutko i miłego dzionka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Treyu na kanale. Pa, pa!